11 edycja prognostyku na najlepszego sportowca i trenera 2011 roku. Nominowani do tytułu Sportowiec roku 2011. Iga Burzyńska, zawodniczka Kierniewskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w ubiegłym roku powołana do kadry narodowej juniorów. Mistrzostwa Europy Juniorów w Kopenhadze przyniosły jej 8 miejsce w konkurencji 4x25 metrów. Polowanie manekin. Utytułowana zawodniczka trzecich zimowych Mistrzostw Polski w Lublinie oraz Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym w Starachowicach i w Gdańsku. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Iga Burzyńska i mam 18 lat. Od 3 lat należę do drużyny sportowej ratownictwa wodnego prowadzonej przez Bernarda Pudeleckiego. Jestem uczestniczką zawodów ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Moim największym zeszłorocznym sukcesem był udział w Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbyły się w Kopenhadze. Reprezentowałam też polskie barwy w Grand Prix Morawie w Brnie, gdzie stanęłam 2 razy na najwyższym podium wraz z koleżankami z reprezentacji Polski. Z letnich i zimowych mistrzostw Polski przywiozłam 4 medale. Dziękuję panu Bernardowi Modeleckiemu, że dał mi możliwość trenowania swojej drużynie, a także Kacprowi Bigule, pod którego okiem teraz trenuję. Dziękuję również moim kolegom z drużyny, którzy mnie wspierają i motywują do dalszej pracy. Dziękuję. Joanna Karzewska, reprezentantka kadry narodowej seniorów w ratownictwie wodnym. 12 miejsce w konkurencji 100 metrów ratowania kombinowanego oraz 8 i 9 w sztafecie z węglorzem oraz sztafecie kolowania manekina na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii. 3-krotna srebrna medalistka oraz 2-krotna brązowa medalistka Mistrzostw Polski w Lublinie. Brązowy medal w klasyfikacji generalnej trzecich zimowych Mistrzostw Polski w Lublinie to potwierdzenie świetnej formy tej zawodniczki. Witam serdecznie, nazywam się Joanna Harzewska i jestem zawodniczką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oddział w Kierniewicach. Rok 2011 był bardzo udanym rokiem, ponieważ bardzo liczna drużyna ze Skierniewic startowała w Mistrzostwach Europy w ratownictwie wodnym, jak również później w międzynarodowych Mistrzostwach Europy drużynowych w ratownictwie wodnym. Za największy sukces uważam 7 miejsce w sztafecie 4x25 metrów polowania manekina. Zajęliśmy 7 miejsce w Europie, dlatego jest to moim największym sukcesem dotychczasowej mojej karierze. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować mojemu trenerowi Bernardowi Modeleckiemu, który bardzo się za nas poświęca. Chciałabym serdecznie podziękować moim kolegom i koleżankom, dzięki którym starty w zawodach nie są tak ciężkie, panuje miła atmosfera. Wspieramy się nawzajem i dzięki temu, oprócz tego, że rywalizujemy na polu ogólnopolskim lub ogólnoświatowym, traktujemy to jako miłą, sympatyczną zabawę. Zawodniczka z Kierniewickiego Wokół. Miniony rok to dla tej zawodniczki powołanie do kadry narodowej seniorów w ratownictwie wodnym. Uczestniczka Mistrzostw Europy w Hiszpanii. Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym w Gliwicach wzbogacają jej dorobek o 2 srebrne miejsca na podium i w efekcie
zbiorów klasyfikacji generalnej. Wysoką rangę zawodniczki z Kierniewickiego Wopru potwierdzają trzecie zimowe mistrzostwa Polski w Lublinie, podczas których zdobywa drugie i trzecie miejsce. Inga Spalina, zawodniczka z Kierniewickiego Wopru. W 2011 roku powołana do kadry narodowej seniorów w ratownictwie zdrowotnym. Uczestniczka Mistrzostw Europy w Alicante w Hiszpanii. Dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym w Gliwicach, gdzie w klasyfikacji generalnej uzyskała drugie miejsce. Trzykrotna brązowa medalistka zimowych Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym w Lublinie, co dało tej zawodniczce brązowy medal w klasyfikacji generalnej kobiet. Dzień dobry, mam na imię Inga Spalina, jestem zawodniczką i ratowniczką w Kierniewickim Wobrze. W zeszłym roku, czyli w roku 2011, udało mi się zdobyć dwa indywidualne brązowe medale letnich Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym oraz dwa drużynowe razem z koleżankami z zespołu. Następnie dało mi to możliwość wyjechania na Mistrzostwa Europy w Alicante, gdzie pracowałam się w pierwszej 20, a razem z koleżankami z kadry narodowej zajęłyśmy 8 miejsce w sztafecie. Następnie brałam udział również w zawodach międzynarodowych w Badendorfie, a cały rok uwieńczony był medalem brązowym również na zimowych Mistrzostwach Polski. Chciałabym podziękować kolegom i koleżankom z drużyny, bez których ten sport nie byłby wspaniałą zabawą również, oraz trenerowi Bernardowi Modelewskiemu. Dziękuję.